Cześć, witajcie na kanale Lowieczka w kolejnym tutorialu. Tym razem tutorialu, w którym pokażę, jak zamykać oczka, albo jak ja zamykam oczka igłą. Najpierw robiąc dwa rzędy przygotowawcze, a potem używając już igły. I mówię tutaj o zamykaniu oczek ściągacza robionego na okrągło, w takim zamkniętym okrążeniu, które potem wygląda tak. Widzicie, to jest tutaj, to jest ten sweterek, który poprawiałam, to jest jeszcze niezblokowane, ale właśnie wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, ja robię to w ten tak, że nie widać, gdzie jest początek i gdzie jest koniec. Nie widać, gdzie jest początek, a gdzie jest koniec tego okrążenia. To jest jeden rękawek, drugi rękawek, proszę bardzo. To jest przed zblokowaniem jeszcze, tu pokażę Wam, jak to wygląda już po zblokowaniu. Tak, jest jeszcze bardziej wyrównane. To jest mój ulubiony sposób. On jest w miarę elastyczny. Trzeba brać poprawkę, że ten sweterek jest z nitką. Przepraszam, kawa. Jest zrobiony z nitką kit silka, więc jest na takiej jedwabnej nitce, więc nie jest mocno elastyczny. Pokażę Wam, jak to wygląda już na zrobionym rękawku włóczką Drops Charisma, która jest no, bardzo przyjemna w pracy. Ona jest też całkiem taka elastyczna, bym powiedziała. Także widzicie, no tutaj mi swobodnie ręka wejdzie. W tamten też mi zresztą swobodnie ręka wchodzi. I na czym polega różnica między tym zamykaniem oczek metodą włoską czy igłą, a między innymi, które możecie znaleźć w internecie? Ta wymaga ode mnie zrobienia dwóch rzędów, ja to nazywam przygotowawczych, które sprawiają, że ten ściągacz, on się nie faluje, on jest taki mięsisty, grubiutki i dla mnie jest dużo bardziej estetyczny niż ten robiony bez rzędów przygotowawczych. I na czym to polega? Na czym polegają te rzędy przygotowawcze? Czyli robimy jedno okrążenie, drugie okrążenie i wtedy dopiero ucinamy nitkę trochę, pokażę ile i zaczynamy przerabiać to wszystko igiełką zamykać. Czyli co, może już starczy tego mówienia i pokażę, o co chodzi. Czyli tak, robimy teraz pierwszy rząd przygotowawczy. To są te same druty, którymi robiłam cały ściągacz. I w pierwszym rzędzie będę przerabiała prawe oczka, a lewe oczka będę tylko zajmowała z drutu, puszczając nitkę z przodu. Także pierwsze oczko prawe przerabiam, a lewe zdejmuję z nitką z przodu. Prawe przerabiam i lewe zdejmuję z nitką z przodu. Prawe przerabiam, lewe zdejmuję z nitką z przodu. Przerabiam, nitka z przodu, przerabiam, nitka z przodu, przerabiam, nitka z przodu. I tak będziemy robić, aż zrobimy to całe jedno okrążenie i wtedy się ponownie zobaczymy i dowiemy się, co robić w drugim rzędzie. Kończę okrążenie, zostały mi dwa oczka, czyli prawy przerabiam, lewy nitka z przodu i nie przejmując się tym, że to oczko ostatnie w okrążeniu jest nieprzerobione, przeciągam sobie drut, tak, bo to jest jakby nie patrzeć Magic Loop i przechodzimy teraz do, przekładam z przodu i przechodzimy do kolejnego okrążenia, drugiego. Rząd, który jest tak naprawdę ostatnim rzędem przygotowawczym i tutaj ważne jest to, jak będą ułożone oczka na drucie, tak aby nam się jak najłatwiej później przerabiało tą igłą, zamykało igłą. W tym rzędzie drugim prawe oczka będziemy zdejmować z nitką z tyłu, a lewe będziemy przerabiać i spójrzcie proszę jak te oczka są ułożone na drucie. I tak, prawe oczka będziemy zdejmować dokładnie w ten sposób, one już dobrze są ułożone, czyli, że ta nóżka prawa
O, tu będzie dobrze widać. O, tak to wygląda. Że ono się otwiera w ten sposób, czyli prawa nóżka jest z przodu, lewa z tyłu. I te oczka będziemy zdejmować w ten sposób, niteczka z tyłu. A lewe oczka będziemy przerabiać. I ono jest już idealnie ułożone. Prawe oczko i lewe oczko są teraz idealnie ułożone na drucie. To jest takie ułożenie, że będzie nam się bardzo łatwo je zamykać. I ok, lecimy dalej. Prawe oczko zdejmujemy, a lewe przerabiamy. Prawe oczko zdejmujemy i lewe przerabiamy. Prawe zdejmujemy, lewe przerabiamy. Prawe zdejmujemy, tak wbijając się, jak widzicie, z tyłu i lewe przerabiamy. Znowu wbijamy się z tyłu, zdejmujemy i przerabiamy. Zdejmujemy, przerabiamy i tak będziemy robić do końca rzędu. Wtedy się spotkamy i zajmiemy się już zamykaniem oczek i kół. Mam już przerobione dwa rzędy przygotowawcze. Bierzemy sobie igiełkę, niteczkę i teraz ile jakby włóczki potrzebujemy, tak, żeby zamknąć te oczka. Ja sobie zostawiam i liczę to w ten sposób, że po prostu owijam sobie włóczkę dookoła tego ściągacza i ja robię sobie takich okrążeń 3,5. Zazwyczaj to pół to jest już trochę za dużo, wystarczyłoby samo 3, ale no wolę później nie mieć problemu. Czyli już mam dwa okrążenia, tak? Teraz trzecie okrążenie. Trzecie okrążenie i 3,5. Czyli już sobie tutaj utnę tą łuczkę. Dobrze, to już nam się nie przyda ten kawałeczek. Rozplątujemy to i sobie po prostu przewleczemy nitkę. I przejdziemy w moim poczuciu do najprzyjemniejszej części. Ja bardzo lubię zamykać igłą. Tylko co jeszcze? Będziemy potrzebować, słuchajcie, dwóch markerów. Oczywiście nie wzięłam. Mam już dwa markery. I do czego one nam się przydadzą? One nam się przydadzą do tego, żeby zaznaczyć sobie pierwsze prawe oczko i pierwsze lewe oczko. Po to, żeby ten okręg tego zamykania oczek, tego ściągacza, zamknąć jak najbardziej estetycznie, jak najbardziej niewidocznie. I ja mam tak, że prawe oczko zaznaczam w niebieskim i wbijam go tutaj jakby w oczko, żeby oznaczyć, że to jest moje pierwsze prawe oczko, jakie zamykam. Czerwony będzie oznaczał lewe oczko i wbijam z tyłu. Zaznaczam jakby te nóżki oczek, w które zamykając okręg wbiję nitkę, igłę i jakby dokonam pełnego okrążenia. Nie będziecie jakby w stanie, ani nikt, kto będzie oglądał pod lupą wasz sweter, mimo że nikt nigdy nie ogląda tak swetra, nie będziecie w stanie powiedzieć, gdzie jest początek, a gdzie jest koniec tego okrążenia, tak? Ja mam hopla na punkcie takich rzeczy. Zależy mi zawsze, żeby było bardzo estetycznie. Nie chcę użyć słowa idealnie, bo tak się nie da, ale no trochę zależy mi na tym. I okej, okay, mamy zaznaczone prawe oczko pierwsze, mamy zaznaczone lewe oczko, mamy dobrze ułożone oczka na drucie, czyli prawą nóżkę ma z przodu, a lewe oczko ma z tyłu prawą nóżkę, tak? To jest idealne do tego, jak ja pokazuję ułożenie tych oczek. I nasz pierwszy krok. Mamy niteczkę tutaj na igle. I zrobimy tak, że prawe oczko zdejmiemy, wbijając się w nie od przodu i zdejmując. Czyli wbijamy się tu, tak jakbyśmy chcieli nad przerobić. Wbijamy się, zdejmujemy i
wbijamy się w oczko kolejne prawe. To jest kolejne prawe oczko. Jeszcze bliżej pokażę. Wbijamy się w kolejne prawe oczko od tyłu. Widzicie? Ja nie przeciągam tu jeszcze w ogóle nitki. I wbijamy się w nie od tyłu. Tak? Bo nawet zamykając oczka, nie krzyżujemy jakby tych nóżek. Widzicie? Markerek oznaczający pierwsze prawe oczko zostaje na dole. I to jest bardzo dobre miejsce. Tak najlepiej zrobić. Mamy pierwszy krok za sobą. Teraz drugi, pierwszy krok. Zostało nam z przodu lewe oczko. I to lewe oczko też będziemy zdejmować. To pierwsze lewe oczko zdejmiemy je, wbijając się w nie od tyłu. Czyli w ten sposób. Tu sobie podbieram, wbijam się od tyłu. I co? Zdejmuję je. Nie zrzucam go z igły. I biorę się tu za kolejne lewe. Czyli od początku drutu będzie to, widzicie, drugie oczko w kolejności. To jest po prostu kolejne lewe oczko. O, tak to wygląda. I w nie wbijam się od przodu. Od przodu oczka. Ja nie mówię tu od przodu drutu. Od przodu oczka. Tak, żeby nie skrzyżować. Dlatego tak ważne jest, żeby przypilnować tego, jak macie ułożone oczka na drucie, żeby dokładnie przerabiać tak jak ja i one wtedy się same wam ułożą tak jak trzeba. Nie będzie nic przekładać. Trzeba. Ile słów trzeba. I tu już przeciągam. I znowu, jak widzicie, markerek tak staram się trzymać, żeby był na dole, bo wtedy już bez żadnego szukania będziemy mogli domknąć okrąg. I to są pierwsze dwa kroki, które warto zrobić na początku okrążenia, żeby później ładnie ten okrąg połączyć. A teraz po prostu pokażę wam dwa ruchy, tak naprawdę, które trzeba będzie powtarzać w kółko, aż do końca okręgu. I myślę, że w miarę jasno to pokażę, tak żeby każdy już mógł się nauczyć takiego zamykania oczek i mieć piękne ściągacze. Czyli najpierw zamykaliśmy prawe oczka, teraz najpierw prawe były, teraz były lewe i znowu wracamy do oczek prawych. I tak będzie cały czas. Prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe. Będziemy je zamykać na przemian. I bierzemy się za oczka, bo są kolejne na drutach. Znaczy decyduje nam tak naprawdę, jakie oczko jest pierwsze na końcu drutu. Tutaj mamy oczka prawe i pierwsze, co musimy zrobić, to zdejmujemy, to uczymy się teraz pierwszego ruchu. Zdejmujemy prawe oczko, wbijamy się w następne od tyłu. Bo pamiętajcie, to jest ściągacz, tu oczka są na przemian. Czyli przeciągamy już niteczkę i idziemy na tył. Tutaj wbijamy się od tyłu w lewe oczko, które jest pierwsze na drucie, zdejmujemy je i wbijamy się w kolejne lewe oczko od przodu. Zrobiliśmy dwa lewe oczka, zwracamy znowu naprzód i zajmujemy się oczkami prawymi. Na drucie jest pierwsze oczko prawe, zdejmujemy je, wbijając od razu igiełkę i bierzemy się za drugie oczko prawe w kolejności i wbijamy się od tyłu. No, już pozbyliśmy się prawych oczek. Bierzemy się znowu za lewe. Wbijamy się od tyłu. Zdejmujemy to oczko. I od przodu w kolejne. Lewe oczko. Przeciągamy. Ja mocno tutaj jakoś nie naprężam, bo to i tak jest tak zrobione, że ja tę rękę przełożę. Jakby to było z kit silkiem, to trzeba trochę tak miarkować. Ok. I znowu prawe oczka. I tak, ja sobie to tłumaczę w ten sposób. Od przodu, od tyłu. Nie mamy już prawych oczek. Lewe oczka. Od tyłu, od przodu. Tak cały czas to powtarzamy.
Od przodu. Od tyłu. I lewe oczka. Od tyłu. Od przodu. Poruszamy tak. Widzicie? Moim zdaniem wychodzi całkiem estetycznie. Od przodu. Od tyłu. I znowu lewe oczka. Od tyłu. Od przodu. Czyli jak się zastanowić, to mamy taką kolejność. Przód, tył, tył, przód, przód, tył, tył, przód, przód, tył, tył. I tak to można sobie jakoś spróbować rozpisać na kartce. I znowu. Pierwsze mamy prawe oczko, czyli od przodu zdejmujemy od tyłu. Od tyłu, od przodu. I zaciągamy niteczkę. Czyli zajmujemy się prawymi oczkami oboma od razu i tyłymi też, tylnymi też, znaczy lewymi też od razu naraz. I tak robimy aż do końca okrążenia. Nie przesadzamy z zaciąganiem nitki, ale też nie robimy za luźno, bo nie chcemy, żeby nam się pofalowało, tak? Chcemy, żeby było ładnie, ja to czasem razy rozciągnę na wszelki wypadek. I tak robimy do, powiedzmy, spotkamy się cztery oczka przed końcem okrążenia. Ok, kończę okrążenie. Patrzcie, ile niteczki zostało. nic się nie zmarnuje. Jesteśmy tak pięć oczek przed końcem, ale to chyba nic nie szkodzi. Od tyłu lewe oczko i od przodu. Teraz od przodu prawe oczko i od tyłu. Jak widzicie, cały czas idę tą samą kolejnością. Nawet na sam koniec. Tutaj od tyłu i od przodu. I trochę przekręcę sobie teraz ten ściągacz, żeby dobrze wam pokazać. I teraz to jest właśnie ten moment, w którym będziemy sobie dziękować za to, że włożyłyśmy tutaj te markery, bo dzięki temu pójdzie nam super szybko, sprawnie i właściwie bez żadnego trudu. Teraz będziemy przerabiać prawe, tak? Zostało mi tylko jedno prawe, ale to żaden problem, bo tu mam zaznaczone, że tu mam przecież nóżkę nieprzerobioną jedną, tak? Tylko w połowie. Więc, tak jak cały czas było. Tutaj zdejmuję prawe oczko od przodu i się wbijam w prawe od tyłu. O tu. To właśnie dlatego przesuwaliśmy na sam dół ten marker, żeby wiedzieć, że tu jest ta nóżka, za którą trzeba będzie się wbić, bo tutaj przecież od tyłu się musimy wbić. Także widzicie, wbijam się tu, idealnie tu jak przechodzi marker. Przeciągam. Tutaj się tym nie martwcie, bo to narozciągałam oczywiście, żeby pokazać wam. I zostało nam jedno lewe. A kolejny nasz ruch był od tyłu. Zdejmujemy i mieliśmy się wbić od przodu w lewe oczko. I tu jest ten marker lewego oczka, który nam oznacza, gdzie jest nóżka ta, która nas interesuje. To nic nie szkodzi. O, tu jest ta nóżka. Więc jeżeli tu się wbiliśmy od tyłu, to nasz następny ruch jest od przodu. Więc tak, od przodu się wbijamy w tą nóżkę i po sprawie. Proszę bardzo. Jak wam się to podoba? Bo mi się podoba bardzo. Tutaj tylko przyciągnę, bo co to mi się tak to... No. Proszę bardzo, jak to wygląda. Ja już sobie odpinam te markery i pokażę teraz już tylko, co robię z tą niteczką, jak ja zabezpieczam ten ściągacz. A szczerze mówiąc, nie robię prawie nic specjalnego. Wyciągnę troszeczkę ten rękaw. Czyli co? Biorę sobie ten ściągacz. Tutaj wywracam troszeczkę na lewą stronę.
mam tutaj nitkę. Tak, widzicie dobrze? Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ona jest tutaj, przechodzi przez tą nóżkę, a ja się po prostu wbijam tu i tą taką serpentynką lecę sobie dalej. To jest tył ściągacza i ja tak robię tą nitką do samego końca. A to dlatego, bo jako lubiąca piękne wykończenia, ale jednak trochę leniwa dziewiarka, nie cierpię supełków, nie cierpię jakichkolwiek zgrubień na czymkolwiek włóczkowym. I idę do samego końca, tu gdzie właśnie zaczął mi się ten ściągacz. Przechodzę przez te wszystkie nóżki i co? Zaciągam. Już mi igiełka się nie przyda, pozbywam się jej. Tutaj sobie patrzę, jak to wygląda u góry. Patrzę, jak to wygląda w środku. Troszeczkę naciągam, troszeczkę rozciągam, żeby ta niteczka się ułożyła. Ona i tak się co prawda ułoży. Patrzę, jak to wygląda z tej strony. Wygląda całkiem dobrze. Tutaj patrzę, jak jest tu. Było za mocno ściągnięte, więc je pociągam. I co? Wydaje mi się, że możemy to zaakceptować. Teraz nożyczki. Niestety nie przygotowałam sobie ładnych nożyczek. Nie pytajcie się mnie, kiedy ja to nagrywam. I no cóż, wydaje mi się, że jest ładnie. Tutaj widzicie, to jest początek nasz. Co ja wyciągnę, bo chyba za mocno naciągnęłam niteczkę. I teraz, proszę bardzo, pamiętajcie, że to jest przed praniem, przed blokowaniem. On wygląda już tak teraz, na ten moment. A tu mam właśnie, to jest ściągacz, który był już prany, blokowany, noszony. I on wygląda w ten sposób. Myślę, że zacnie. I co mogę dodać tak naprawdę? Zachęcam, żebyście spróbowały więcej niż jeden raz tego ściągacza. To jest mój najukochańszy. Ja tak kończyłam wszystko, łącznie ze skarpetkami i nigdy nie było żadnego problemu. Proszę do pooglądania jeszcze. Zapraszam na inne moje filmiki. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Długo nad nim myślałam, żeby tak zrobić, tak pokazać wszystko, żeby było jak najprościej, jak najłatwiej. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to proszę bardzo w komentarzu. Wszystko, czego tu użyłam, będzie w opisie, jak zwykle. Zapraszam na inne tutoriale, na inne podcasty i trzymajcie za mnie kciuki, żebym nagrywała regularnie i wstawiała filmiki jak najczęściej. Zapraszam też do mojej pasmanterii na Instagram. Dajcie łapkę w górę i co? I zasubskrybujcie kanał. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.